Przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Teamfight Tactics. Moi drodzy, dzisiaj razem z Tutkiem stawimy czoło JJ'co oraz Lotarowi. Ostatnio graliśmy czarodziejkami z Księżyca, a dzisiaj zagramy Mrocznymi Gwiazdami. Kto z nas wygra i okaże się lepszy w dzisiejszym odcinku? Oglądajcie do samego końca. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Tutek. Siemaneczko. Witam bardzo serdecznie, cześć, cześć. I dzisiaj będziemy grali Mrocznymi Gwiazdami. Ostatnio tak było słodko, graliśmy księżniczkami z kosmosu, z Księżyca. To teraz zagramy sobie Mrocznymi Gwiazdami i już nie będzie tak kolorowo. Najmniej kolorowo będzie dla naszych przeciwników. O, prawda? Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy. Jeszcze... Zobacz, jest galaktyka dodatkowa, ale lecimy po mieczek. Po mieczek, mieczek, mieczek. Po prawej stronie, na Jarvanie. Jest, jest. I jeszcze Jarvan będzie od razu do deka. Deku, przepraszam, elegancko. Jego będziemy musieli skasować, żeby miecz odzyskać. Mhm. Ale tak, tak, tak. Zobacz, na środku jest pokazane, że to jest galaktyka. W tym secie trzecim są nowe galaktyki. Galaktyka, okay, która tutaj jest pokazana, sprawia, że każdy pierwszy rol w danej rundzie jest darmowy. Aha, w ten sposób. Czyli jest to łatwiejsze pod znalezienie trójek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To świetnie. Od następnej rundy już będzie darmowy rol na początku. Więc już mamy 1 na 3 Mroczne Gwiazdy, jeszcze 5 i wszystko będzie. I będzie z głowy. Tak, trzeba będzie patrzeć, co tam JJK z Lotarem mają, żeby ich pokonać. Tak, o, my akurat przed nagrywką sobie obraliśmy taką strategię, że będziemy właśnie szli w Mroczne Gwiazdy, a JJK z Lotarem po prostu będą, z tego co słyszałem, grali pod to, co... Co przyniesie życie. Co przyniesie życie, tak jest. Nic tutaj nie mamy, możesz, ale możemy za darmo... Caitlyn, żeby mieć par... Przepraszam. Zawsze kupić, bo nic nie kosztuje, nie? Tak, pierwszy rol poszedł. Kupmy Kha'Zix'a i Malphite'a. Mroczne Gwiazdy, tylko jedna jest za 1 golda. Więc mała szansa, że na początku będziemy to dostawać, nie? Musimy grać to, co jest najsilniejsze i potem zmienić się w kompozycję 6 Mrocznych Gwiazd. Okej, no bo po prostu szkoda tracić życie na przykład na mopkach, tak? Albo na pierwszym bo człowieczku. Niekiedy jest tak, że po prostu nie będziemy dostawać czy to itemu, czy to jednostek pod tą kompozycję. I wtedy trzeba się dostosować, nie? Mówiliśmy wcześniej, że miecze są potrzebne dla szaku. Możemy na razie dać ten miecz na Zaję, bo ją i tak będziemy kasować, bo ona nie pasuje do naszej kompozycji, nie? Jasne. Więc dajmy na Zaję po prostu, żeby ona większe obrażenie miała. No i tutaj jednak nas poskładał. A to JJ'ka! Zobacz, nawet nie zwróciłem uwagi. JJ'ka z Lotarem idą w księżniczki z kosmosu. I problem jest taki, że w najnowszym patchu księżniczki z kosmosu są najsilniejsze, więc będzie bardzo ciężko, żeby ich pokonać. No dobra, dobra, ale zobaczymy. Kup Dariusz Graves, bo to są kosmiczni piraci. I pamiętamy, że oni mogą dawać nam golda, nie? Tak. Do tego oczywiście Jarvan, bo jest on mroczną gwiazdą. I teraz tak, daj Dariusza i Gravesa za naszych mrocznych gwiazd. Bo te dwie jednostki mogą nam przynieść po prostu golda, nie? Przedaj lewą stronę, czyli Leone i Malphite'a. Dobra. I kup Mordekaiser Jarvan. Poszli. Zobacz, że czarodziejki gwiazd też się do nas uśmiechają, tam oczko puszczają, ale my nie możemy. No niestety, niestety. My nie możemy. Nie tym razem, dziewczyny. Zobacz! Jarvan Shaco. Tak jest, bierzemy. Shaco. Jest i Shaco. I teraz staw Jarvana. Wstaw Mordekaisera za Gravesa i wstaw Shaco. To jest Shaco, tak, dobra. I jest. I Zaję możesz z powrotem dać, bo zobacz, że mamy 3 na 4. A, faktycznie, faktycznie, dobra. No i pięknie. No i pięknie. I teraz o czym zapomnieliśmy? No, o rolu. A jak? Jak za darmo to bierzemy. Pewnie, Jarvan patrz dwa Jarvan razy. Jarvan można kupić, tak. Ciężko będzie go zrobić na trzeci level, ale na tej galaktyce właśnie przez to, że jest ten darmowy rol, większe są szanse, tak? Bo tak jest. Co rundę możemy rolować i nas to nie kosztuje. Trudno. No, troszkę nas boli to, że raz wygrywamy, raz przegrywamy, bo przez to nie bazujemy na goldzie z winstreaka czy z lustreaka. Tak, tak. Ale tak, mam nadzieję, że nadrobimy to w późniejszej fazie. Teraz ty będziesz wychodził? Super. Mamy. Bo ten item z mieczem robi item, który leczy Shaco przy obrażeniach. A, i to w ten jest sposób. Bardzo dobry item na Shaco. Więc już teraz będziemy mieli na Shaco jeden z itemów, które musimy mieć. Drugim takim itemem jest GA, nie wiem jaka to jest nazwa tego polska, ale to jest item, który jak zginie jednostka, to się wskrzesza z daną ilością HP. O, to są dwa takie ciekawe itemy premium, które na Shaco trzeba zebrać. Mordekaiser. Tak, i Jarvan też. Tak jest. I teraz staw Shaco z muszelką zamiast Shaco bez. Dobra. Płaszczem. Poszło. I daj na niego miecz, który mamy jeszcze dostępny. Proszę bardzo, Shaco. No idealnie. Idealnie. No idealnie. I teraz ma ten...
miecz, który nazywa się krwiopijec. Tak. Ataki podstawowe leczą posiadacza tego przedmiotu o 35% zadanych obrażeń. Sztosik. I on ma tak, że on co około 3-4 ataki będzie robił swoje ulti, skakał za plecy i atakował. I za pomocą tego itemu on będzie się prawie do maksymalnej ilości leczył, dlatego że mroczne gwiazdy bazują na obrażeniach. Jak jedna mroczna gwiazda zginie, to zwiększa obrażenia innej, tak? O. Więc w późniejszej fazie, jak zostaje sam Shaco, to obrażenia są na tyle duże, że on jest w stanie się uleczyć na całkowite HP właśnie za pomocą tego itemu, nie? I teraz, jak możesz przejść po naszych przeciwnikach, żeby zobaczyć, co oni mają. Bo jeśli... Okej? Okay. Okej? Okay. JJ-ka? No tutaj księżniczki. Księżniczki lecą. Ewidentnie, no. Tak. I dlaczego sprawdzaliśmy? Bo są wspólne pule jednostek. Czyli jeśli ktoś by też szedł w nasz build, to byśmy mieli ciężej zrobić na trzeci level nasze jednostki. W momencie, kiedy ten build nie jest kontestowany, czyli nikt go nie dobiera, to będzie to łatwiejsze. A jeżeli przeciwnik odpadnie, a zbierał te karty na przykład? To one wracają do puli. Wracają do puli, więc tak. Sztosik, okej. Okay. Więc czasami warto wyeliminować tego, kto zbiera to samo. Tak, tak, jak najbardziej. Luksik, tak jest. Lux. Ona jest mroczną czarodziejką, nie jest księżyca, więc ją trzeba. Bandytka, tak zwana. Wiesz, co możemy zrobić? Możemy łezkę i pasek dać na Jarvana. To jest item, który jak zginie jednostka, którego ma, to uleczy wszystkie pozostałe jednostki. A dlatego to robimy, bo te itemy... Dasz, jak to... Dobra, tak. Te itemy nie są przydatne zbytnio w tej kompozycji, więc możemy zrobić item, który nie jest jakiś super, ale po prostu da nam... No to coś nam gry, to da, nie? Tak, dokładnie. Tak. Lepiej mieć, niż go nie mieć. Tak. Możesz zrobić tak, że Mordekaisera i Jace'a przesuniesz o jedną kratkę do tyłu, dlatego że ten Jarvan ma na sobie ten item, który chcemy, żeby Jarvan zginął szybciej niż pozostali. Dobra, kumam. I znowu JJ-ka i zobaczymy. Tak, no zobaczymy, jak tym razem pójdzie, no JJ. To będzie wyrównanie. No. Powinniśmy wygrać. Oj. Dobra, Poppy padła, dobra, jest. 1-1. No i dobra, pytanie, kto ostatni zwycięży. No tak. Oni są w bardzo dobrej kompozycji, ale widzieliśmy też, że Polaczek zbierał to, co te jednostki. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Tak. Ale Polaczek chyba jest przedostatni, więc... No, ale więc on potencjalnie szybciej zginie, nie? Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Być może Polaczek się zmobilizuje. Szako, jest zawsze Szako. Wszędzie. Pięknie. Tak. Klatę. Jak się uda, to klatę, która jest na karmie. Na tej 3 goldówce na prawo od Mordekaisera. I biegnę. I teraz my będziemy iść. Go, JJ-ka, zostaw klatę. JJ-ka, do czarodziejek najbardziej są potrzebne łezki. I to tak, się udało. Ma łezkę, no. Udało im się też, tak, kurczę. Ale my też mamy najlepszy item, który mogliśmy dostać. Nie jesteśmy tak źli, że sąsiad ma dobrze, bo my też mamy dobrze, tak? Więc nie zgadza mamy się, tego zgrozić, bo dostaliśmy najlepszy item, więc jest okej. Okay. Dobra. I teraz kub Lux. Tak, jest na drugim. Kub z Jarvana. Mamy też. Sprzedaj karmę, którą teraz dostaliśmy z klatą, i sprzedaj Zaję, bo ona ma item. Ona ukradła item, my ją chcemy. Masz na bordzie Zaję. Dobra, ukradła item, sprzedana. Staw Lux. Luxik. Klata, miecz. Zrób roll jeden, bo masz za darmo, a klatę miecz na Shaco. Lux można Lux kupić. Jest Lux, tak. Klatę i miecz na Shaco, jak dasz radę w trakcie walki, powinieneś dać radę, bo on jest z tyłu. U góry, przepraszam. Na tyłach przeciwnika jest Shaco. Tu jest, widzisz, dobra, tam tańczy i zabija. Dobra, wiesz co? Poczekam, bo nie trafię jeszcze. I tak wygramy, a... Tak, nie, dobra, ma co tutaj ryzykować, jeszcze dam na... Był, tak. Totalnie, na Jarvana trzeba było go skasować i... Dobra, a więc tak, Shaco jest tu. Klata, mieczyk na niego, pyk, już będzie miał dwa kozackie itemki, Anioł Stróż oraz Krwiopijec. Zgadza się, to są najważniejsze itemy pod niego. Rolujemy. Jeden darmowy rol można. Nic nie ma ciekawego, Yasuo, nic. A o kurczę. A tak tańczy, że i tak jest dobrze. On na końcu jak wygra, robi warma, nie? Takiego jak robaka, tak, z tego co widziałem. Tam pływa w powietrzu, no. To wariat. Nad ciałem naszych wrogów jest dobrze. Okej, 63 golda, jak my bogaci. Możemy wejść w level, bo jest za darmo teraz.
Zrolowałem, nic nie ma. I teraz lewe. Była Lux? Oj, nie zwróciłem uwagi. Tak, tak. Lux możemy jest na trójkę, bo zobacz, że prawdopodobnie nigdy jej nie bierze, skoro tyle jest tak, w puli. Tak, cały czas się pojawia. Mhm. Tak, a to nas wiele nie kosztuje, bo tą ekonomię zrobiliśmy w tym momencie, nie? Nie wiem, kogoś mogę dołożyć. Jarran skoczył automatycznie. A, sam skoczył, dobra. No my teraz chcemy jak najszybciej mieć już tych 6 Dark Starów, nie? Mhm. Orączka spadła. O proszę. Sprawdźmy itemek. Jest karma, tak. I odśwież za darmo. Jean, tak. I teraz za Jace'a daj karmę, Jean'a daj za jednego z Jarvanów. I będziemy mieli 6 mrocznych gwiazd. Jace, karma i za Jarvana. Za jednego z Jarvana. Z Jarvanów. Ojojoj, nie okay, zdążę. Dobra. I teraz daj itemy. Rękawiczkę daj na Lux. Ta, która wypadła, taka. Ta, trzeci item. Tak, wiem, już przyciągam. Tyk, poszło. Dobra. I z reszty zrobimy Ginso, ale możemy to, chcemy to dać na Serafa, czyli na nową jednostkę za 5 golda. Jeszcze jej nie mamy, więc dobra, na razie się wstrzymajmy z tym itemem. Nic, ale teraz daj tego Jeana za Jarvana. Tak jest, poszedł. Wow. Daj go na prawą stronę, w sensie wróg go daj, wróg. I karmę obok niego postaw. Dobra. I super. Jak możesz, daj kratkę w lewo. No, dobra, okay. Dobra. Teraz jest spoko. No, teraz stawienie. Bo one biją taką kulą ognia, która JJ przechodzi. Witamy. Czy będzie 2-1 dla nas? No, miejmy nadzieję. Wow. Sprzedaj Jace'a, który jest na... Albo nie sprzedawaj, bo może będziemy wygrać. Oj, kurczę, Szako! Wygramy, mówisz? Szako jak zatańczy, tak. Zobacz. Porobił. Pięknie. Nie, żeby nam było smutno czy przykro. No nie, no. Takie jest życie, no. Zło wygrywa zawsze. O jak. W tym przypadku. Dobra, szukamy rękawiczki, tak mówiłeś, do szpatuli? Rękawiczki. Rękawiczka jest na Szako i najlepiej jakby to się udało wziąć lub na Jeanie. No dobra. Najlepiej na Szako, bo to nas zbliża do Szako 3. Czyli Szako masz po prawej, po lewej teraz Jean jest. Wolisz z Szako wziąć, jak się uda. Tylko jako ostatni. Dawaj. No nie dali rady. Wypuszczajcie mnie z tej klatki. Tylko, że chyba przeciwnik chce wziąć. Nie. No i super. To, pięknie, co chcieliśmy, dostajemy. Dziękuję. I teraz jak dasz szpatulę na Szako, to ona zleci z niego. Bo zrobisz Darkstara, a Szako już jest Darkstarem, więc gra automatycznie tak jakby... Dobra, poczekaj, gdzie ten Szako? Kup Jace'a. Dobra, już kupuję. Jace. I kup karmę. O Jezus, dobra. Zaraz się ją sprzeda. I teraz daj szpatulę na Szako i wstaw Jarvana za karmę, jak zdążysz. To tak, tutaj, pyk. Tak. Dobra, w następnej rundzie wstawisz Jarvana za karmę. Dobra. I dasz na niego Darkstar. I mamy darmowy roll chyba, nie? Już sprawdzam. Tak jest. Karma. Okej, okay, tak, to tak. Karmy już nie będziemy. Ale ogółem możemy wstawić Jace'a. Dobra. Nikt nie ucieknie przed mną. No Rico nas pokonał. Ale mamy... Rico? Naprawdę? Kurczę, Rico zwariował? Dobra. Jean. I zrób darmowy roll. I no nic. Mordekaiser. A, jest. I teraz tak, wstaw za Jarvana Jace'a. Za Jarvana Jace'a, skasuj tego Jarvana. I tak, daj przede wszystkim Darkstar na Jace'a. Darkstar i Redemption też. Musisz Darkstar dać, żeby był 6 Darkstar. To? Te serce. Dobra, super, poszło. I on teraz też jest mroczną gwiazdą, on też teraz więcej obrażeń zadaje. Ja ci powiem, że tego nie wiedziałem, no ale tutaj... O kurczę, jaka zadymka, co tu się dzieje? A, bo ma ten statek taki, jak to się nazywa? Czekaj, to się nazywa... Aurelion, właśnie, to jest legenda. To jest legenda, ale jest na pierwszym poziomie jeszcze, więc... Tak, więc dostał lanie. Szczerze, my jesteśmy blisko Szako 3, więc możemy zrolować do 50 golda, bo to nas w ogóle nic nie kosztuje. Dobra, to lecimy. A brakuje tylko dwóch. Lux i Luke? Jace. I Jace. Roll. I tak, sprzedaj...
Okej. Okay. Potrzebujemy jeszcze Ash. Pamiętasz, bo Ash z Jeanem daje snajpera. Aha, tak. Już nie roli, bo mamy 50, więc nie chcemy więcej wydawać. Tak, tak, nie? Tak. Powyżej 50, bo mamy dużo HP, nic nam nie grozi, więc chcemy powyżej 50 wydawać gold, nie? Dobra, dobra, dobra. Mam. Temek. Dobra. Jest Ash. Kup Ash. Musimy przejść na przód. Zrób roll. Jest Ash, jeszcze korona. Ash, tak? Musimy przejść na przód. Karma jest. Nie, mamy jak zbierać jej, bo nie ma miejsca nawet. Jeszcze jeden roll. I aż za jedną lux możesz wstawić. Aż za jedną lux. Ale to czekaj, dobrą lux postawiłem? Nie tą właśnie. A! Nie to! Zdjąłeś tą, która ma właśnie dwa itemy, nie? Ale po prostu dajesz szansę przeciwnikom. Tak, 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 tak. Tutaj może Dawidkowi akurat. Strony, tak. Dawidek to chyba. Może nie jest nad nami? Tak, Dawidek jest pierwszy, jeju! O nie. Jemu akurat nie trzeba było dawać szans, ale... Dawidek, ale żeś mnie podpuścił, wiesz? Ale gdybyś napisane David, pokaż... to co innego, a tu Dawidek, to wiesz. Tak, Polakowi trzeba... No. Ale i tak wygraliśmy. Jakie masz itemy? Już, tylko zmienię od razu ją, wiesz? Dobra. Chodź tutaj, pyk, jest gitara. Dobra. Itemki już ci pokazuję. Łuk, dobra, absurdalnie wielka różdżka. Pomoc Neko i mieczyk. Mamy 66 golda, więc zróbmy te role. Mordekaisera nie mam. Za Jarvana tego z lewej strony. Ten Jarvan z lewej strony jest na pierwszym levelu. Na ławce. Mhm. Kup Mordekaisera, może się uda go na trójce. I roll do 50 możemy zrobić. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, nic tu nie ma niestety. Lucian nic. Tu nie ma. Soraka nic. Też. Jarvana nie chcemy. Nie chcemy, nie, bo jeszcze, sprzedałem go przed chwilą. Tak. I jeszcze jeden możesz zrobić. Też tu nic. Okej, okay, zaznaczyliśmy nie a najlepiej. A Ashi? Aha. Nic. To sprzedaj Mordekaisera i kup Ash, jeśli jest Ash. JJ-ka znowu od nas obrywa. Jeśli zdążysz, to sprzedaj Mordekaisera, kup Ash. No już trudno. Lux. Luksus. Roll. Na siódmym levelu, który mamy, jest Shaco. Sprzedaj Mordekaisera, kup Shaco. I daj Neko. Dobra, nie zdążysz. W następnej rundzie Neko damy na Shaco, jeśli się nie pojawi. Bo Neko's Help to jest item, pomoc Neko, który daje nam jednostkę, kopiuje jednostkę. Więc jak damy na Shaco, to będziemy mieli łącznie 9 Shaco, czyli Shaco level 3. Tak jest. Dobra, super. O, tutaj właśnie z tym chyba, gramy, czekaj. Chyba, że darmowy roll nam przyniesie Shaco, no to wtedy wiadomo, że nie musimy tego użyć. Tak, nie? Za chwileczkę to się przekonamy, co z tego będzie. Okej, wygraliśmy. No i pięknie. Shaco tam tańczy, smurfuje, wszystko robi. Wszystko robi za nas. Okej, roletka. Jest item na Shenie, który robi Darkstar. To jest dla nas najlepsze, co może być. Ten z mieczem czerwonym na plecach? Tak. Ten zielony? Zielony. Mhm. Bo z tym itemem możliwe, że uda nam się zrobić na 9 levelu 9 Dark Starów. Mhm. I to będzie nasz cel teraz. Dobra. Mi się jeszcze nigdy nie udało tego zrobić. O, to teraz się uda, teraz się uda. A jak? Okej. Okay. Dobra. Mieliśmy itemy rozdać. Dawać teraz Neko na Shaco, tak? Jeszcze nie, bo zobacz, że on może się pojawić. Ale a, zaraz. Faktycznie. Pokaż sklep. Dobra, nie ma. Więc odświeżamy za free. Też nic nie ma. Daj Neko's Help na Shaco. Jest Shaco. Dobra, i Shaco, drodzy państwo, i level 3. I teraz daj lux za Shena, bo się Shen z karuzeli się pojawił. Mhm, okej, okay. Skasuj tego Shena i daj Darkstar na Ash. Ciach. Te ostatnie itemy my trzymamy po z Xerafa, którego jeszcze nie mamy, bo mamy 7 level. Możesz do 50 golda wejść w level. Dobra, to wbijam, ale dostanę czyli jeszcze awans, więc tak zostawię, żeby wskoczył sam poziom. I już. Ale tam jeden gold teraz po prostu straciliśmy, to nie jest duży problem. Mając dwa tańczy, razy ładnie. To najlepiej. I to co rundę tańczy, co rundę przeżyje. Aż jest do kupienia. Tak jest. I teraz dwa razy kup punkty doświadczenia. Mhm. Raz, dwa. I czekamy. Czekamy, dobra, bo tego rola przed... Naszym celem i wstaw lux drugą. Naszym celem jest teraz wejście w 9 level. Mhm. Naszym celem jest wejście w 9 level,
bo to nam pozwoli na 9 razy Mroczna Gwiazda. Zobacz, że teraz mamy jeden slot za Lux, bo mamy dwie Lux, więc nie potrzebujemy tego slota. Mhm. A na 9 levelu będziemy mogli dodatkową jednostkę wstawić. JJ-ka tu ma Syndrę na trójce i jest bardzo silna, ale czy wystarczająco silna na nas? I na naszego Szako? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Nie. Tylko, że raczej przeżyje. Blisko. Głupio by było ich zabić, prawda? Ale no, głupio. Dobra, przeżyła. Na szczęście przeżyła. Jeszcze dyszą. Dobra, zrób darmowy roll. Mordekaisera nie damy rady już zbierać. No nie, jest loksik. Pięknie. 3. To w takim razie Jarvana wstaw, bo masz jeden slot wolny. Wstawmy Jarvana. Oj, zobacz, co tu się wydarzyło. Na Kainie są 3 itemy. O kurczę, no. I jeden z tych itemów to jest Mroczna Gwiazda. Więc... Czyli w tym momencie, jak dostaniemy 9 level, to mamy 9 razy Mroczna Gwiazda. I nie mamy możliwości chyba tego przegrać. No dobra. Dobra, zapowiada się ciekawie. Jest chyba item. Te dwa itemy. Dwa itemy damy na... Damy na Gina. Czyli Hurricane i... Nie wiem, jak po polsku one się nazywają. Ale damy ogólnie na Gina. Czekaj, Gin jest tutaj. To... Więc w tym momencie daj łami miecz. Łami miecz, poszedł. I ten item nowy, Huragan. Huragan, dobra. Tak, a trzy pozostałe, w sensie pozostałe itemy czekamy na Xerafa i czekamy na wyższy level. Do fulla. Mhm. Zrób darmowy roll. Roll, yes. Oj, Xeraf. Bierzemy. Kup Xerafa i wstaw go. I daj na niego, pierwszy raz widzę 9 na 9 broszki. No widzisz? Trzeba było prędzej grać ze mną. Dobra robota, Farel. Dzięki. Daj itemy. Łuk i różdżka. Nie. To też nie możemy, bo on jest już Mroczną Gwiazdą. Więc łuk i różdżka na Xerafa. Dobra, łuk, różdż. Na dole. Łuk, różdżka. I dobra. I teraz tak. Jak spojrzysz na synergię, które mamy, no teraz my nie mamy chyba możliwości tego przegrać. Jak chyba spojrzysz nie. na synergię, które mamy, czyli daj z powrotem tam nie z itemów, tylko na o to. Tak. Najwięcej nam da Mystic. Kup Gina. Najwięcej da nam Mystic, czyli my chcemy Lulu dać za Jarvana, bo Lulu jest Mysticiem i jest astralnym. Czyli Lulu nam da 2 synergie, a Jarvan nie daje nam w tym momencie nic, bo mamy ten item, który robi Darkstar. Ale gdzie jest Lulu? Trzeba było losować. Szukajmy jej. Nie ma. Poczekajmy turę, bo i tak już się zaczęła runda, więc nawet tak jak teraz znajdziemy, to nie będziemy mogli dodać tego. Nie? Dobrze, panie Rico. Pokaż pan, co pan teraz potrafi. Ostatnio dostaliśmy. Rico wcześniej, tak? Ale to już nie te czasy, Rico. To już teraz no niestety, my czas panujemy. Się wpakować. Mroczna siła teraz wygrywa. A jak? Oj, co tu się wydarzyło, panie jak Rico? Jak to nam przykro. Ale JJ-ka dalej dyszy. Póki na nas nie trafi, prawda? Miecz Sprawiedliwości i tyle będzie. Co bierzemy? Mamy 73 HP. Jak się uda, to na Master Yi jest ten Miecz Anielskiego Sojuszu. Na Master Yi. To jest... Na trzy goldówce. To niebieskie? Tak. Wziąłem? Wziąłem chyba nie zdążyłeś. Nie. Nie? Naprawdę? Tak. Nie wierzę. Ale serio? Bardzo blisko. Dobra, rolujmy. Ojeju, serio? Dobra, Lulu. Lulu i teraz tak. Kup Lulu, wstaw za Jarvana. Jarvan jest tam po lewej na środku. Dobra. I teraz itemy pokazujemy. Pokazujemy. Daj Mroczną Gwiazdę na Lulu. Poszło. Daj miecz na Echo, który jest na ławce. Skasuj Echo. I daj ten item albo na Szako. On się będzie. Chociaż on się i tak leczy na pula. To daj na Gina. Gin jest po prawej stronie. Sam. Poszło. Super. JJ-ka. Mamy na tyle szczęście. Dobra, no chyba eliminujemy ją, no czy nie? Tyle, no. Nie! Jeszcze nie. Żyje! Żyje! Jeden HP! Ale tak jest. Miło z twojej strony, nie chcę, wiesz, żeby JJ-ka była druga. Bardzo ładnie. Rozumiesz, to jest miłość, wiesz, tutaj nie mogę za mocno ją znokautować. Odświeżamy i szukamy ostatnich upgrade'ów. Lulu. Kup Lulu. I czekamy. I czekamy po teraz
creepie będziemy znowu wchodzić. Okej. Okay. Zbierz item, zbierz te znaki zapytania u góry. Lulu. O, Lulu na dwójkę. No i pięknie. Pięknie, cudownie. No i pięknie. Itemki. I... Mroczna gwiazda 9. Na razie roluj, bo jeszcze tego kserafa szukamy, którego nie do końca wcześniej chciałeś wziąć, ale zaraz myślę, że się znajdzie. I możesz dać ten item na tego kserafa właśnie. Bo kseraf bardzo szybko atakuje, a item, który dostaliśmy, bazuje na tym, że co trzeci atak zadaje obrażenia dodatkowe. Kurczę, nie mogę tego teraz wyłączyć. Sekunda. O, dobra, teraz dopiero się odwiesiło. Dałeś. JJ-ka! No. Item. Parel. Możemy item dać na kserafa. Aha, jeszcze możesz. Dobra, poszło. Zdążyliśmy. Ale wydaje mi się, że to jest ostatnia walka. Chociaż zobacz jak blisko. Było blisko. Tak jest! Wow. Powiem ci, niesamowity deck, niesamowita ale moc gwiazd. Mroczna siła to jest to jednak, co? No dokładnie, zwycięstwo, kurczę, pięknie. JJ-ka drugie miejsce zajęła i tak wysoko. Gdyby nas nie było, to by byli pierwsi, prawda? Ale dokładnie. Że jesteśmy, no to co zrobisz? I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, 9 mrocznych gwiazd robi naprawdę mega rozróbę. Było to naprawdę mega fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że wy również się wiele nauczyliście. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z gry Teamfight Tactics, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie też do Tutka, do którego link znajdziecie w opisie. On codziennie streamuje na Facebooku, więc możecie wpaść do niego też na live'a i wiele się nauczyć. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć!